Kasiu, bardzo miło mi Cię widzieć. Przepięknie wyglądasz. Bardzo dziękuję, cześć. Skąd pomysł na taką kreację? Jesteś cała w cekinach. Tak, jestem cała w cekinach. Wiesz co, bo kupiłam 3 takie same materiały, w sensie w każdy w innym kolorze, ale ten sam gatunek. I stwierdziłam, że wykorzystam teraz. Mam taką super panią, można powiedzieć, no, krawcową, to nie, raczej pani pięknie szyje, u mnie tam niedaleko mojego domu, a to jest z projektu mojej mamy, bo moja mama często mi projektuje jakieś rzeczy i to jest właśnie z jej projektu i stwierdziłam, a co, jestem w Sopocie, to ubiorę od mamy sukienkę uszytą przez naszą Violę Podsiadnik. Super, kochana, po raz właśnie kolejny w Sopocie, jak w ogóle emocje z tym, że po raz kolejny występujesz na sopockiej scenie i publika szaleje? Wiesz, no to, tak naprawdę na festiwalu jestem po raz pierwszy, co prawda w operze śpiewałam już niejednokrotnie, ale na tym festiwalu jestem po raz pierwszy, z czego bardzo się cieszę i jestem naprawdę szczęśliwa. Było dosyć stresujące, no bo to są nowe, powiedzmy, to jest nowa sytuacja, ale jestem szczęśliwa, myślę, i cieszę się, że przypadło mi w zaszczycie zaśpiewanie tego utworu, jeszcze w Zielone Gramy, bo to jest duże wyzwanie, ja wyzwania bardzo lubię. Na razie nie będę odsłuchiwać swoich poczynań, ale może kiedyś odsłucham. Kochana, a czym jest dla Ciebie szczęście? Jaka jest definicja, Kasi, masz szczęście? Wiesz co, szczęście chyba tak naprawdę jest tym, co teraz dzieje się w moim życiu. W sensie, że jakieś dużo takich trudnych chwil za mną. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o zawodową sferę mojego życia, to dużo się dzieje, mam ten czas zaplanowany do przodu, co zawsze dla mnie było najważniejsze. Mam też swoją publiczność, ludzi, coraz więcej jakby ludzi, którzy przychodzą na koncerty i są zainteresowani tym, co my tworzymy, co robimy, więc to jest dla mnie ważne. Mam wspaniałą rodzinę. Mam dużo zwierząt, zawsze nie tylko ubolewam, zawsze o tym mówię, że chciałabym strasznie, żeby w naszym kraju zwierzęta miały się lepiej, żeby to prawo się zmieniło. Jeżeli to już by się wydarzyło, że wszystkie łańcuchy znikną z polskich wsi i nie wsi, to myślę, że naprawdę byłabym bardzo szczęśliwym człowiekiem. Ale myślę, że taka właśnie realizacja swoich marzeń, celów i ta droga, którą teraz mam, jest dla mnie tym, co sprawia, że jestem szczęśliwa. No i jeszcze miłości brakuje, ale... No właśnie, jak to się ciebie z tą miłością? Bo... A wiesz jak, no to różnie. Zerwałaś zaręczyny, to już dużo, dużo wcześniej. O, to już dawno, tak. Ale to jakoś niedawno dopiero wyszło tak, na tak, światło tak, dzienne, tak, bo tak. Udało Ci się to ukryć. A powiedz, czy to takie prywatne porażki, można tak to nazwać, czy kiedykolwiek przykładały się na Twoje sprawy zawodowe, że chciałaś skończyć już ze śpiewaniem? Nie, ze śpiewaniem nigdy, aczkolwiek oczywiście zdarzały się takie sytuacje, że było w życiu ciężko w tej kwestii i człowiek wtedy może nie, że mu się nie chce pracować, tylko że czasem to jakby poczucie braku sensu to też jest czymś za dużym, ale że zdarzają się takie momenty, że człowiek po prostu tak naprawdę ma dość, chciałby się zaszyć sam ze sobą i jakby pobyć w swoim towarzystwie, ale to moim zdaniem też nie do końca wcale jest takie dobre. Więc tak to jest, no, ale myślę, że jeżeli chodzi o tą artystyczną część naszego życia, artystów, to w ogóle te trudne chwile i te takie smutne momenty, myślę, że są zdecydowanie bardziej, nawet nie wiem jak to nazwać, potrzebne, to może nie, ale jeżeli chodzi o proces takiej właśnie jakiejś weny, no to w tych trudnych momentach, po tych trudnych momentach i w tych trudnych momentach jest przeważnie tak, że właśnie piszemy jakieś dobre teksty albo ładne melodie. Też tak, że kobiety sukcesu, które płyną do przodu, chcą coś osiągnąć, mają trudniej z znalezieniem tej miłości. Tak mówią, cholera, no nie wiem, jak czy tak jest, no to by znaczyło, że co, tak mi właśnie wszyscy mówią, tak, bo się faceci boją, ja mówię, no ale to by znaczyło, że... Tak, ale to by znaczyło, że co? Nie, no nie wierzę w to, że mężczyźni są tacy, że wszyscy są tacy, że się boją. Nie, no, na pewno są tacy, którzy mają jakieś, nie wiem, kompleksy i nie byliby w stanie być z kobietą, która właśnie się realizuje zawodowo, ale myślę, że jest dużo wspaniałych mężczyzn, którzy są wsparciem i taką opoką i jakby takim też motorem. No więc tak myślę, że no, są różni ludzie, wiadomo, no ale no, nie trafiłam jeszcze. Koniec! To co, robimy casting na partnerze? Dokładnie, jakiś nowy program, są teraz różne programy, więc taki dlaczego nie, a co?
No dokładnie, może się znajdzie ten idealny. A powiedz, kochana, ty jakie masz plany muzyczne na ten rok? Wiesz co, no dzisiaj dopiero wyszła nasza piosenka z Jareckim, nowa, za pierwszym razem i z DJ-em Berka, więc dzisiaj wyszedł teledysk, piosenka, więc bardzo się cieszę. A co dalej? No zobaczymy. Podwójne świętowanie. Tak, dzisiaj. Podwójne świętowanie. A co dalej, to zobaczymy. Wiesz, no mam jakieś tam jeszcze utwory, które chcę wydać, ale to wszystko w swoim czasie. Ja też tak nie planuję z wyprzedzeniem na 5 miesięcy, nie wiem, poczuję impuls, że mam tą piosenkę, a kurczę, zróbmy jakiś fajny teledysk do niej i ją wydajmy, nie wiem, za miesiąc, za dwa i wtedy to robię. Ja po prostu działam bardzo impulsywnie, pod wpływem emocji, a niekoniecznie kalkulacji. Ale to jest też fajne, że ty mimo tylu lat nie wyczerpałaś sobie tej energii do dalszego działania, tylko pniesz dalej. A teraz w jakim kierunku muzycznym byś chciała pójść? Za trendami, czy jednak zostanie... Wiesz co, nie, za sercem zawsze, a w moim sercu gra różnorodna muzyka bardzo. I nie chcę się zamykać, nie chcę się szufladkować, nie chcę się ograniczać, więc absolutnie nigdy nie idę za trendami, zawsze słucham swojego serca. W każdym aspekcie. I to jest najważniejsze. Czyli w tym roku możemy się spodziewać nowej płyty? Płyty nie, ale piosenek jak najbardziej. I nowe teledyski i singla. Tak. Kochana, ma bardzo Ci dziękujemy. Dziękuję bardzo. Gratulujemy jeszcze raz Dziękuję. Twojego debiutu na festiwalu. Tak. I trzymamy za Ciebie kciuki przede wszystkim. Bardzo dziękuję. Buziaczki. Kochana, buziaki.